Od stycznia z rozkładu jazdy znikną linie numer 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229 i 239. Korzystali z nich nie tylko mieszkańcy podtarnowskich gmin, ale też mieszkańcy miasta. Urzędnicy twierdzą, że braki, które powstaną w trasach miejskich, wypełnią pozostałe linie. Nie wszędzie jednak będzie to możliwe w takim zakresie jak dotąd, czyli do granic miasta. Taka sytuacja wystąpi przy ulicy Tuchowskiej, bo ze względów organizacyjnych no nie będziemy w stanie dojechać autobusem pod samą granicę miasta. Tam uzupełniamy komunikację tylko do ulicy Tuchowskiej w rejon hali Tuchowskiej. I podobnie będzie na ulicy Klikowskiej, gdzie również autobusy komunikacji miejskiej będą dojeżdżać tylko pod Stadninę, natomiast do samej granicy miasta, ze względu na to, że brak jest miejsca do zawracania, autobusy komunikacji miejskiej nie dojadą. Zmienią się trasy linii numer 31, a także piątki, trójki i szóstki. W związku z likwidacją linii 224 Zarząd Dróg Komunikacji planuje przywrócenie linii 24, która została zawieszona wiosną. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych Zarządu Dróg Komunikacji w Tarnowie oraz stronach Urzędu Miasta.